22 sezon Ligi Fanów, dzisiaj rozpoczęty na Grenadę. Jest ze mną Piotrek Arendt z zespołu KS Partizan Włochy oraz FC Albatrosi. Witaj Piotrek. Witam, witam. Cofnijmy się troszeczkę do sezonu lato. Grałeś u nas na poziomie trzeciej ligi, była niezwykle emocjonująca, udało się z Partyzantem zdobyć drugie miejsce. Twoja ocena tego sezonu? Ocena sezonu? Super wyrównane. To co się działo na boiskach, ilość remisów pokazuje bardzo wyrównany poziom. Wyniki, różnica jednej bramki, bramki w ostatnich sekundach. Sama tabela pokazała, że chłopaki spisaliście się na medal. My staraliśmy się wam dorównać, choć na boisku, odwdzięczyć się, miejmy nadzieję, piękną grą. Przed sezonem miejsce brałbym w ciemno. Jest lekki niedosyt, ale super, wrażenia super. Puchar zdobyty z kolegami plus indywidualna statuetka. No, po to tu jestem, po to tu jesteśmy, po to są te emocje. To nabiera sensu. No właśnie, bo tak naprawdę z Iglicą przegraliście w ostatnim bodajże meczu bezpośrednim to mistrzostwo. Ty zdobyłeś wyróżnienie indywidualne, broniłeś świetnie przez cały okres wakacyjny. Powiedz mi, jakie są wasze plany na ten sezon 22 w Lidze Fanów, który się właśnie rozpoczął? Oczywiście będziemy walczyli o same mistrzostwo, zrobimy co tylko możemy. Realne plany, chcą być pierwsze piątce. Jeżeli utrzymamy się pierwsze piątce, to uznam za duży sukces. Widzę, że liga jest mocniejsza. Niestety, zamiast mocy mam trochę osłabień. Paru kolegów, którzy z nami grali, niestety przeprowadzili się, musieli od nas odejść. Że serce nam do walki zostało, ile sił w nogach, ile serca, ile krwi w sercu, tyle damy z siebie i cały pot, jaki tylko będzie. No właśnie, 120 drużyn, 12 poziomów rozgrywkowych. Ty jesteś z nami dosyć długo, na naszych boiskach tutaj swoją osobą nas zaszczycasz. Powiedz, jak z twojej perspektywy to wygląda? Poziom jedynie jest coraz lepszy, coraz lepsza organizacja, coraz lepiej się sędziowie odnajdują, coraz lepsze relacje łapię z innymi zawodnikami. Nie mogę doczekać się remontu boiska tutaj na Grenady, bo jest super komunikacyjny, ale niestety jakość troszeczkę pozostawia do życzenia. Nie ma jakichś stałych kontuzji, nie ma złości, nie ma nienawiści. Są fajne sportowe emocje, to się udziela. Przychodzą tak drużyna Old Boysów, która przychodzi z rodzinami, z dzieciakami, wszyscy się fajnie bawią. Końcowe mecze sezonowe, ta wielka fiesta, zakończenie sezonu, wielka fiesta. Tego nie da rady opisać. To trzeba po prostu poczuć, trzeba spróbować. Trudno, czasem się przegra. Mamy swój wypadek, 24-2 w plecy. Jest złość sportowa, no ale na tym to polega. Włożyć serce i emocje. I zabawa jest przednia. No to tego ci życzę, żeby wszyscy zawodnicy, którzy przystąpili do rozgrywek, się świetnie bawili u nas. A spokojnie mogę ci zapewnić, że Arena Grenady już niedługo będzie zmodernizowana. Wiem, robiliśmy wszyscy co mogliśmy, żeby wam w tym dopomóc. I dziękujemy za waszą inicjatywę i za was poświęcony czas, żebyśmy mieli jak te weekendy spędzać bez dziewczyn. Dobra, dzięki serdecznie. Wielkie dzięki, powodzenia.